Cześć! Czas na nowy odcinek Kuriera Akademickiego. Nasi reporterzy jak zwykle przygotowali mnóstwo ciekawych informacji. Usiądźcie więc wygodnie w fotelu i zobaczcie, co dla Was mamy. Mistrzowie świata w debatowaniu. Ku naszemu zaskoczeniu udało nam się zbrejkować do półfinału. Zagraniczne praktyki. Widzę podejście studentów w tym momencie do uczelni i widzę, że to, co się robi na uczelni w tym momencie, to nie jest wszystko. Wielkie serca studentów. W tym roku, tak jak i w poprzednich, nasz sztab jest głównie tworzony przez samorząd studentów Politechniki Poznańskiej. Jest ich dwóch. Władają mową i językiem ciała lepiej niż nie jeden polski polityk. Mowa o studentach Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, którzy swoim talentem do debatowania już podbijają świat. Ciekawe, co będą robić po studiach. Poznajcie Dawida i Stanisława, mistrzów świata w debatowaniu. Zastanawiałeś się kiedyś, jak prowadzić rozmowę tak, żeby wygrać spór i logicznie uargumentować swoje zdanie? Wiedzą to Stanisław Stefaniak i Dawid Bartkowiak, mistrzowie świata w debatach parlamentarnych. Na co dzień studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Składały się jak zawsze z 9 rund zamkniętych, eliminacyjnych, w czasie których wszyscy konkurowali ze wszystkimi, czyli mieliśmy też okazję debatować z drużynami złożonymi z native speakerów, a potem było ogłoszenie wyników tego, kto wychodzi z rund zamkniętych. No i ku naszemu zaskoczeniu udało nam się zbrejkować do półfinału. Potem wyglądało to w ten sposób, że finały, półfinały, ćwierćfinały i tak dalej były już rozgrywane w poszczególnych kategoriach językowych. Dla nas to był English as Foreign Language, czyli angielski dla osób, które w tym języku ani nie mówią od urodzenia, ani się w nim nie uczą. Występy w mediach ogólnopolskich i regionalnych, zdjęcia, wywiady, autografy, tytuł mistrza i tydzień spędzony w malowniczej Malezji. Z czym łączy się zaszczyt bycia najlepszymi mówcami w krajach nieanglojęzycznych? Ścieżka życia debatanta wygląda trochę tak, że najpierw jesteś słabym debatantem, potem jesteś dobrym debatantem, potem jesteś słabym sędzią, potem jesteś dobrym sędzią, potem jesteś słabym trenerem i na końcu jesteś dobrym trenerem. Tak więc jakby no, z momentem, kiedy w naszym debatanckim CV pojawia się pozycja mistrzowie świata, no jakby łatwiej nam jest przeskoczyć do kariery sędziowania, która jest jakby niezbędnym krokiem, ponieważ większość turniejów na świecie jest dla studentów uniwersytetów, dlatego szczególnie dla mnie, dla Staszek jeszcze ma długą karierę debatanta przed sobą, natomiast ja już powoli muszę się przekwalifikowywać na sędziego. Studenci wbrew stereotypowi udowadniają, że swój czas poświęcają nie tylko na imprezy i spotkania towarzyskie. Zwycięstwo Dawida i Stanisława jest inspiracją dla wszystkich początkujących mówców. Można debatować inaczej, niż to ma miejsce w naszym życiu politycznym. Że dobra debata to niekoniecznie taka, gdzie uczestnicy nawzajem się obrażają, gdzie leje się krew w cudzysłowie, gdzie mamy bardzo kontrowersyjne tematy. Chcieliśmy po prostu pokazać młodym ludziom, że można inaczej. No i z tego zrodziła się idea mistrzostw polskich debat oksfordzkich. Popularność debat w środowisku studenckim rośnie. Szczególnie po takich sukcesach. Kto wie, być może wśród Was są następcy międzynarodowych mistrzów debatowania. Nie tylko w ramach programu Erasmus+, można wyjechać na zagraniczne praktyki. Studenci Politechniki Poznańskiej mogą korzystać także z oferty przygotowanej przez IAST. I jak się na nie zgłosić? Odpowiedź w kolejnym materiale. IAST Student na Krańcu Świata to cykl cotygodniowych spotkań prowadzonych przez studentów, którym udało się wyjechać na zagraniczną praktykę z IAST, która działa przy Poznańskiej Politechnice. Dwóch uczestników projektu opowiedziało nam o swojej przygodzie. Udało mi się dzięki IAST wyjechać do Jordanii na praktyki takie 6-tygodniowe do Akaby, czyli to jest miejscowość nad Morzem Czerwonym. No, bardzo fajna miejscówka naprawdę na praktyki. To praktyki były bardziej połączone z wakacjami. Praktyka była płatna, dostałem też jakby lokum, więc miałem gdzie mieszkać. I dostawałem 2,5 miliona. Na Polskę jest 350 zł. Na spotkaniu znalazły się również osoby, które w tym roku złożyły swoją aplikację do IAST Student na Krańcu Świata. Zapytaliśmy je, co tak naprawdę skłania ich do wzięcia udziału w tego typu projekcie i czego od niego oczekują. Podejście studentów w tym momencie do uczelni. I widzę, że to, co się robi na uczelni w tym momencie, to nie jest wszystko, że trzeba się rozwijać trochę w innych kierunkach. I myślę, że IAST daje duże możliwości.
Jak widać, zarówno uczestnikom, jak i aplikującym chodzi głównie o zdobycie doświadczenia. Dla wszystkich zainteresowanych wyjazdami tego typu, kolejne spotkania odbędą się 20 i 27 stycznia, a także w lutym. Nie musisz się nigdzie zapisywać ani rejestrować. Po prostu przyjdź do klubu TROPS, gdzie odbywają się meetingi. Jest to świetna okazja na zdobycie przewagi, którą można wykorzystać przy późniejszym poszukiwaniu pracy. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Poznańscy studenci, jak co roku, aktywnie włączyli się w kwestowanie. Zobaczcie, ile udało im się zebrać pieniędzy i co jeszcze robili w czasie finału. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znowu zebrała miliony złotych, które zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci i osób starszych. Rzadko mówi się jednak o tym, jaki udział w akcji mają studenci. W tym roku, tak jak i w poprzednich, nasz sztab jest głównie tworzony przez Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej. Oczywiście udział przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest dobrowolny. Przez cały dzień w sztabie przewija się około 70-80 studentów. Są to także z zaprzyjaźnionych samorządów studenci. Poza tym przy rejestracji wolontariuszy spore grono osób to są młodzi ludzie właśnie w wieku studenckim i to są także studenci. Ciekawych i oryginalnych inicjatyw w tym roku nie brakowało. Oprócz tradycyjnych koncertów i zbiórki pieniędzy do puszek, w Poznaniu próbowano także pobić rekord Polski. Po raz kolejny spotkaliśmy się w Galerii Malta po to, żeby wysłać dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo dzisiaj chcemy pobić rekord Polski. Nasz rekord Polski, który ustanowiliśmy w zeszłym roku, wynosi on 128 km, ale tak naprawdę to jest rekord w ilości osób, a w zeszłym roku przewiosowało 256 osób. Ubiegłoroczny rekord ostatecznie udało się poprawić, a swoją cegiełkę dołożyli także członkowie naszej redakcji. Wśród studentów znaleźli się też tacy, którzy wspomogli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy swoimi prywatnymi projektami. Wraz z wrocławskimi i poznańskimi lokalami gastronomicznymi oraz z pubami zorganizowaliśmy aukcję Gastronomia na WOŚP. Razem wystawialiśmy aukcje charytatywne w internecie. Były to różnego rodzaju produkty od tych lokali. Zebraliśmy około 4000 zł, także można ją uznać jak najbardziej za sukces. Nieważne w jaki sposób i nieważne jaką kwotą. Przede wszystkim liczy się chęć pomocy. Ważne, aby wspierać WOŚP czy też inne akcje charytatywne. Pokażmy nasze wielkie studenckie serca. A teraz garść informacji z akademickiego Poznania. Bycie studentem to wcale niełatwa sprawa, a bycie studentem rodzicem to jeszcze większe wyzwanie. W tym roku rusza rządowy program Maluch na uczelni, który pomoże w sfinansowaniu uczelnianych żłobków i przedszkoli. Na wybudowanie placówek przeznaczono 10 milionów złotych, dzięki czemu powstanie ponad 1000 miejsc dla dzieci. Kto wie, być może dzięki programowi studenci nieco wcześniej pomyślą o założeniu rodziny. Uważasz się za duszę towarzystwa o atrakcyjnym wyglądzie? Nie czekaj i weź udział w popularnym już evencie Mister AWF. Celem imprezy jest wyłonienie najprzystojniejszego studenta Poznańskiej Akademii. Nie przegap swojej okazji i weź udział w konkursie, który odbędzie się 29 stycznia o godzinie 19 w TROPS-ie, Akademickim Centrum Kultury. Możesz liczyć na dobrą zabawę, nowe znajomości, niezwykłą przygodę i ciekawe nagrody. Jeżeli jesteś uzdolnionym studentem lub absolwentem, który prowadzi badania naukowe, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 4. edycję konkursu Diamentowy Grant. W ramach programu można ubiegać się o środki finansowe, które muszą zostać przeznaczone na finansowanie badań naukowych. Co ważne, okres realizacji projektu nie może przekroczyć 4 lat, a jego koszt nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 lutego bieżącego roku. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Spotkamy się za 2 tygodnie. Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku i kanał na YouTube. Odwiedzajcie też stronę TVP Poznań. Do zobaczenia. Cześć.